Super Gubasy! SpongeBob, czy to jest? To on! Pan Raja jako Ciniuś! Jejcie, rany! A ten tamten tam? To brudny Bąbel, jako Baby Bąbel! Brudny Baby Bąbel! Myślisz, że to jest możliwe? Patrz! Święty! Patryku, cofnęliśmy się do czasów, gdy Syrena Men i Skorupin dopiero co powstali, a nie ich przygody. To się nazywa wymarzona robota życia. W planie na dziś czytam, że teraz zajęcia z rytmiki. I bardzo dobrze. Niektóre z super dzieciaków powinny rozładować nadmiar energii. Dzieciaczki gotowe? Zaczynajmy! Uwaga, dzieci! Dotykamy paluszków u stóp. Gotowe? Skłon, w dół i w górę. W dół i w górę. Super! A teraz pajacyki! 3, 4... Kochane dzieci, nadeszła pora na porę na bajeczkę. Soczek dla ciebie i dla ciebie i dla małego rajeczka. Dzisiaj czeka nas super, ekstra, wyjątkowa bajeczka, gdyż ponieważ dzisiejsza bajeczka przybyła do nas... Z przyszłości! Gęste. Przed wami, dzieci, Syrena Men i Skorupin jako Liga Przyzwoitych Kontrabanda Niezłych Nic Pol. Ci dobrzy to Syrena Men, Skorupin, Elastyczna i Szybka Babka. A ci źli to oczywiście Man Raja, Brudny Bąbel, Koral, Zły i Egzobaba. Była już północ w City City, gdy banda łotrów włamywała się do fabryki babeczek przepyszotek. Laska dynamitu poszła w ruch i... BUM! Udało nam się! Każda babeczka w Civil City jest już nasza! Coś nie trybie. Czemu nie kradniemy forsy i brylantów? No, forsę to byśmy kradli! Żeby sobie nakupić babeczek! Wycinamy pośrednika! Sorka średniaczek! Ziu, hop! A kto się tak w nocy najada? Bando, upudrujemy to ciacho! Skorupin? Elastyczna? Szybka babka? No to zapraszam do oberka! Ciach! Rymc! Prask! Buch! Łop! Trach! Ciach! Prask! I tak oto Liga Przyzwoitych pokonała łotrów i umieściła w lodokiciu w głębokim kosmosie. Koniec. On zły! Ej, no, to był kolekcjonerski egzemplarz. W przyzwoitym, można powiedzieć, stanie. Hejka! Super bohaterowie i super łotry się nie marzą, tylko walczą!
Kto jest gotów na... Łapanie medus? Przykro mi, SpongeBob. Patryk postanowił być dzisiaj niemowlakiem. SpongeBob! Hurra! A-a! Jeżeli jesteś dość duży, żeby iść na meduzy, to tych zabawek już nie potrzebujesz. Nie! Dziecia chce zabawki i też chce iść na meduzy. Wybacz, ale będziesz musiał przyjść, gdy Patryk postanowi trochę podrosnąć. Wydaje mi się, że mógłbym w tym pomóc, o ile pozwolą mi państwo na krótkie niańkowanie. Mógłbyś? Proszę, przyda mi się przerwa. No, Bobasku, pójdziemy na spacerek? Spacerek! Ojeju, a to ci historia. Patrz, doszliśmy do lodziarni Gęba Gapy. Zajrzymy do środka. Lody! 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 O, Red, jaki wielki, silny chłopak. Wygląda, jakby miał 40 lat. Nadchodzą lody dla nas. Proszę, dwa pucharki niedzielne i... Lody! Hej, nie czytacie tablic? W tym lokalu nie obsługuje się niemowląt. Ano tak, niemowlętom nie wolno tu jeść lodów. W takim razie tylko ja zjem pucharek. Chyba, że ktoś tu chce podrosnąć. No dobra. Proszę tylko nie karmić dzieciaka lodami. O, jakie to jest pyszne! Szkoda, że dzidziom nie wolno jeść lodów. Patryku, nie ruszaj mojego deseru! Nie! Miałeś patrzeć, jak ja objadam się lodami i tak bardzo pragnąć własnej porcji, że aż przestałbyś być małą dzidzią! Dzidzią? Czyżby pan dał lody temu dziecku? Ach, nie, przecież to nie jest małe dziecko. Cicho! Złamaliście regulamin lokalu. Za karę macie zakaz wstępu do Gęby Gapy dożywotnio. Dożywotnio? Nie, no zaraz. Pan też jest Bobasem? Dzień dobry. Czy też już majtki małe to państwa dzieci? Gaga. Słusznie, że się państwo wystraszyli. Nie wolno bowiem puszczać takich malców na miasto samych bez opieki. Co za wstyd. Nie, błagam, nie jestem gotów na to ojcostwo. Ten tu nawet nie jest nasz. Co tu się dzieje? Córuś kochana, możesz go proszę podtrzymać przez chwilkę? Mamusia musi odpocząć. To SpongeBob też jest Bobasem? Nie będę mogła go niańczyć, bo... sama też jestem mała. Kiedy sytuacja beznadziejna, dostosuj się. Małe dzieci to rodzina pełna dzieci. Oprócz tego bohaterstwo za rodziny jest. Niedorośli to tylko małe dzieci, a te dzieci nie poniosą konsekwencji swoich działań. Rozgwiazdy Bobasy. Bobasy! Co się teraz pobawimy? Ja chcę w rodzinę! Ja jestem Tasuś! Co na obiad? Ja jestem mama. Jajka i makaron. Ja jestem Stalcy Blat, ale Glupsy. Ja jestem ambitną, bystrą siostrą. A ja jestem gąbką do zmywania. Dawaj!
To znaczy chyba, że nasze życie wraca do normy. Prędzej czy później każdy musi dorosnąć. Ja nie. Zajmujcie się mną jak dzieckiem. Synku, po tym wszystkim, co nam zgotowałeś, to chyba twoja kolej zostać niańką. Tak, mamo. Genialne! Wymarzony sposób na kradzież jaja. Aby przechytrzyć niemądre stworzenie, potrzeba sprytnego. Nie mogę o tobie! O, czuję je miałe! Co się dzieje, że mnie wszyscy całują? Masz rację, kujku. Nie wolno mi się teraz rozpraszać. Następna na liście jest mamunia. W tym roku chcę jej dać coś fajowego. Co to ona zwykle powtarza? Najfajniejsza zabawa to jest w karnawale. Dzięki, mamuś. Proszę, skarbeńku. Jemioła. Mamo! Pipu, pipi, pu. Zobacz walkę alaskańskiego wykorobala. Super! Zapach dziwolągów. Brodata rozdymka? Super! Bliźnięta sponge crab? Co? Syrenka Fidzi? No, to widziałem już wszystko. Mama miała rację. Naprawdę fajnie tu jest. Ale nie wiem, co jej dać pod choinkę. Tatuowana ryba? Podaruję mamie pod choinkę nowy tatuaż. Przerwa. Au! Jeju, robienie tatuażu strasznie boli. Znajdujemy się pod jemiołą! Jak śmiesz! Jak śmie kto? No witaj, słodziaku! Będzie z ciebie idealny upominek dla kalmarki, czyli zaoszczędziłaś mi jednej wycieczki. Udało się, kujku! Mam już prezencik dla każdego z listy bliskich. Muszę teraz umieścić prezenty pod choinką. Na zajutrz rano. Ciekawe, czy będziecie zadowoleni. To golarka elektryczna prościutko z przyszłości. Wow! I to się nazywa dokładne golenie. Dzięki, synu. Oby to nie była znów przerzuta świeczka. Jajo dinozaura. Nie jadłem omletu z jaja pterodaktyla od dzieciństwa w jaskini. Dzięki, wnuciusiu. Obudźcie mnie w Sylwestra. Wesołych świąt, mamo! Nowy tatuaż! Skąd wiedziałeś? Wspaniały prezent, braciszku! Na imię dałam mu Morus i już nauczyłam parę sztuczek. Nie rozumiem tylko jednego, mianowicie wziąłeś, bracie, fundusze na te bajeranckie prezenty. Właśnie, co nie? Co to fundusze? Ten dzieciak ukradł mój kieszonkowy laser! Ten dzieciak ukradł mi tatuaż! On ukraść jajko! A, więc tak je zdobyłeś. Chcemy je z powrotem! Wesołych świąt państwu z innego czasu, ale wy też możecie otworzyć upominki. Podarki dla nas? O, nie oczekiwałem tego wcale. Ogień!
Dziękuję, Patryku! Fajnie, że ktoś docenia przemyślany prezent. Patryk stoi pod jeziołą! Nie zbliżajcie się! Proszę, nie! O, Patryku! Jeśli nie chcesz być całowany, to nie masz czapki jeziołą! Myślałem, że przyciągam ich urodą. Dzięki, Sis. Robimy słodką wozię. Powiedzcie Merry Christmas. Merry Christmas. Hej, staruszku, to nasza puszka. Jeju, to wy, dzieciaki rozrabiaki? To właśnie z wami chciałem się pobawić. Nic z tego, za duży jesteś. A teraz mogę? No może coś z tego będzie. Rozrabiaki, podrasujmy typka. Epokowy dla ciebie ciuch. Gumowy wąż. Rozkoszna czerń i biel. Pomieszamy teraz? Ej, no i się nada. Jaki jestem sprężysty. Czy teraz należę do bandy? Nie za bardzo. Musisz zaliczyć egzamin z kopania puszki. No to pokaż, na co cię stać. Ojej. Aleś wcelował. Musiałeś akurat w okno domu starego pana Jenkinsa? To pewnie znaczy, że mnie wyrzucacie z bandy, co? Nie tak prędko. Najpierw pomożesz nam odzyskać tę puszkę. No to poszliśmy przez parkan prosto na teren posesji starego pana Jenkinsa. Idziemy! Chyba słyszałem, jak puszka spadła gdzieś tam. Stróżujący klozet może powstrzymać tylko jedno. Hop! Trzymajcie się, kapeluszy! Mieliśmy zamiar zapuścić się do tego wielkiego, strasznego domu. Każdy miał wtedy cykora. Każdy oprócz mnie. Ja się nie bałem niczego. Idziemy, chodź! Ten stary dom ma złą reputację, ale nie jest nawiedzony. Jest całkowicie zwyczajny. Hej! Drudziane wieszaki, jedno. Jednego po drugim. Ten dom nas pochłonął i powypluwał. Ale myśmy dalej szukali tamtej starej, pustej puszki. Oj, no, gdzieś tutaj przecież musi być. Nie, ta jest pełna. Ta też pełna. Nic ci nie jest? Oh!
Czy to tylko mnie się zdaje, że biegniemy po tym korytarzu w nieskończoność? Dobrze, no dobrze! Poczuł zapach jedzonka, a jest głodny. O, fajne szczypce. Merci. Co? Dzięki. Uwielbiam torty do góry nogami. Dosyć tego! Oficjalnie cię wypraszamy! Przestań! To wszystko twoja wina, ty różowy z czubkiem! Merci. Co? Dzięki. Przykro mi, że pan zepsuł ci urodzinki. Zepsuł? No coś ty! Było super! To na lepszej imprezie w życiu nie byłem! Najlepsza impreza! Halo, rezydencja rozgwiazdów! Tutaj kalamarka! Tak, o, oczywiście przekażę mu! Halo, dom rozgwiazdów! Co to za teleawantura? Teraz wszyscy w mieście chcą, żebyś wpadł do nich na melanż. To wszystko są wiadomości do ciebie! Jejciu, ile torcików do góry nogami będę mógł zjeść? Odpowiadaj proszę, że na pewno wstąpię osobiście. Ale bracie, za dużo jest tych balang, nie dasz rady. Poza tym już powinniśmy robić też nasz program. Tak, no przecież ja się nie rozboję, nie wszystko naraz. Gdyby tylko było mnie więcej. Zaraz, zaraz. A jeśli to jest możliwe, mamy wehikuł czasu. Hurra! Patryk! Żądamy natychmiast Patryka, albo damy wam mega histerię! Spokojnie, dzieci, już, już. Patryk już do was jedzie. Słuchaj, pacie bezradny, wkładasz ten kostium i zabawiasz dzieciaki. Patrzcie, jest! Ura! Opowiem wam teraz, Pat, o najkrwawszej i najbardziej spektakularnej bitwie, jakiej kiedyś brał udział. Ej, chwila, moment! To nie jest nasz Patryk! Co ty zrobiłeś z Patrykiem? Patryk już do was jedzie. I korbu, wielobarwna bestio z góry z lamą. Pat znowu cię spotyka. Pat musi ocalić brzydkie dzieci. Gniew Pata niepowstrzymany nie będzie powstrzymany. Pat bezradny żąda teraz krwi. Masz dzisiaj urodziny? A więc potrzebny ci Patryk. Patryki są przydatne na każdym przyjęciu. Zadzwoń i zamówi.
zamów swój egzemplarz. Pamiętajcie, nie będzie przyjęcia, jeśli nie napiszecie B-A-T-N-R-I-Y. Może to nie być prawdziwy Patryk. Ulubiony butokwiat mamy. Ulubiona ściana mamy. Frajda! Frajda! Niechętnie to mówię, ale czy myślisz, że jakby Frajda może być zbyt duża? Pędruś, super zabawna ta twoja wyobraźnia, ale może czas troszeczkę wyhamować, hmm? Tak. Frajda! A co to, śmiech? SpongeBob, co robimy? Mama Pędrka już przyszła, a myśmy się nim nie zaopiekowali. Mieliśmy się nim po prostu opiekować? Toż to straszna nuda. Podobna jak przy zmywaniu naczyń. A, czyli przeciwieństwo Frajdy sprawia, że znikają. Szybko, posprzątajmy ten bałagan, zanim pozwą nas za nadużycie. Tak to brzmi! Przebodźcowane dziecko! Równanie z matmy! Oszczędzanie! Opieka! Jędrusz! Jędrusz! Stanie wrzątku nieruchomo pod linijkę! Obowiązki! Hurra! Nareszcie wszystko zniknęło! Jest na to rada. Musimy to uciąć u źródła. W sensie? Tak jest, mój drogi. Musimy znów wybrać się do głowy jędrka. Tak, Patryku, najpierw strasznie mocno! Musimy to koniecznie czymś wzmocnić! O, wiem czym! Udało nam się! Powstrzymaliśmy jego wyobraźnię! Jędrzeju Rybczyński! Dzień dobry, pani mamo Pędrka! To ja, opiekun! Co tu się wyprawiało? Nic, zupełnie nic. Siedzieliśmy sobie cichutko na dywanie przez 11 minut. O,
Ucieszy panią wiadomość, że synek był dzisiaj wyjątkowo nudny. Skarbie, czy wszystko dobrze? Amo, poproszę w domu o zwykłą owsiankę. O, całe szczęście! Mój synelczek! Brawo, brawo! Jestem bardzo wdzięczna. Dlatego zapłacę panu aż cały pieniążek, panie skalmarze. Ale ja jestem pan... Tryk. No trudno.